Wie tam, on taki jest, ona taka jest. No to nic nie będę robić. Ja bym nauczył dziecko się boksować. Tak. Ty jesteś kobietą 1,60 m, a... To jest podcast bez edycji. Dzień dobry w podcaście bez edycji. Ciekaw jestem, czy do czasu publikacji tego odcinka pozmieniam wszystko i to faktycznie będzie podcast bez edycji. To jest Jerzy. To jest Gosia. Współprowadząca podcast bez edycji. A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak sobie radzić z nękaniem w szkole. I od razu chcielibyśmy powiedzieć, że to jest ciężki temat, nie? Tak, to jest ciężki temat i poradzenie sobie rzeczywiście zajmuje bardzo dużo czasu. To znaczy, to nie jest temat na załatwienie. Wiesz, że jeden telefon gdzieś do kogoś, czy jedna rozmowa na przykład z dzieckiem i już. No właśnie, ale to znaczy, ale dlatego ten problem nie znika od razu, bo z dzieckiem trzeba więcej porozmawiać, czy dlatego, że inni ludzie nie są zainteresowani rozwiązaniem tego problemu? Nie, po prostu takie sprawy relacyjne zajmują bardzo dużo czasu. Po pierwsze, zanim w szkole, no z mojego doświadczenia wynika, że zanim w szkole zaczną się na przykład dziać rzeczy, czyli zostanie podjęta rzeczywiście taka... próba rozwiązania problemu. Tak, to no trzeba... Wiesz, regularnie zgłaszać do wszystkich osób, które mogą ci pomóc. Trzeba poinformować, ty jako rodzic, no jakby powinieneś poinformować wszystkich, którzy mają styczność z dzieckiem, które jest nękane i z dzieckiem, które nęka. Tak. No, że po prostu, żeby te osoby dorosłe w otoczeniu tych dzieci były uważne i reagowały i tłumaczyły, wspierały jakby to dziecko, które jest nękane i też tłumaczyły temu dziecku, które nęka. Znalazły przyczyny, co jest przyczyną, dlaczego tak się dzieje, tak? Bo zawsze za takim nękaniem coś jest, tak? No, zawsze jest albo człowiek, chęć jego historia. Zwrócenia na siebie uwagi, tak? Albo jakaś taka chęć pokazania, że ja tu jestem ważny i mam nad tobą, czy tam twoim dzieckiem, tak, kontrolę. Tak. Albo na przykład sam kiedyś tak był, to dziecko na przykład było ofiarą takiego nękania i wiesz, no na zasadzie jakiejś takiej... No wiesz, ofiary zazwyczaj są później dręczycielami, nie? Więc albo na przykład zazdrości, że ktoś jest w mniemaniu, tak, tej osoby nękającej, jest, no nie wiem, ma coś lepszego, jest ciekawszy, lepszy, w związku zasłużył z tym, na to, żeby być nękany. Tak, więc... Słuchaj, ale bo ja zadałem to pytanie na samym początku, właśnie czy to jest bardziej wina tego, że w ogóle temat jest trudny, czy bardziej wina tego, że inni ludzie w okolicy, jak gdyby na początek w ogóle się nie przejmą tym, z czym przychodzisz, to jak myślisz? Ja myślę, że w takiej szkole dzieje się bardzo dużo rzeczy i osoby, które jakby pracują na co dzień, no jakby są, widzą wiele takich sytuacji, które niekoniecznie muszą zaraz oznaczać właśnie nękanie, tak? Okej, okay, czyli mają gdzieś poziom jak gdyby reakcji w innym miejscu niż rodzice, tak? Tak, no bo wiesz, no może się zdarzyć, mogą się zdarzyć incydentalnie, tak? Takie sytuacje, więc to do rodzica jakby, tak myślę, że do rodzica tutaj... No, należy uświadomienie też tym osobom dorosłym, czy nauczycielom, wychowawcy, psychologowi szkolnemu, że to nie jest problem taki jednorazowy, tak? Że to samo nie przejdzie, że to nie są jakby przypadkowe tam, nie, że dzieci się, wiesz, że dzieci sobie coś powiedzą, albo czasami tak, ktoś kogoś popchnie i wiesz, że to są takie incydenty, tylko że rzeczywiście twoje dziecko na przykład nie chce iść do szkoły, albo nie wiem, budzi się w nocy, tak, czy odczuwa jakiś strach właśnie, lęk przed spotkaniem właśnie z kolegą czy z koleżanką i no, że to się, takie sytuacje jakieś, nie wiem, zaczepki albo to mogą być naprawdę jakieś drobne rzeczy, tak, że to się dzieje rzeczywiście w sposób taki ciągły i powtarzalny. No dobra, ale to, bo ja myślę sobie, że każdy rodzic tak naprawdę spotkał się z taką sytuacją, gdzie w pewnym momencie już mu się zaświeciła kontrolka w głowie, że o kurde, chyba coś może być na rzeczy.
To w którym momencie twoim zdaniem warto jest faktycznie no przestać myśleć, że to jest incydentalne, albo przestać myśleć, że... Bo wiesz, bo czasami dzieci też opowiadają jakieś historie po to, żeby, wiesz, żeby było fajnie na przykład. Mhm. To w którym momencie no jak gdyby już jest z punktu widzenia rodzica ta granica na tyle przekroczona, że warto byłoby się jednak z kimś skonsultować, poobserwować tą sytuację i zwrócić uwagę w szkole, że coś może być na rzeczy. Żeby jednocześnie nie wypaść na taką, wiesz, mamę czy tatę przesadnie nadopiekuńczego. Wiesz co, no tak z mojego doświadczenia, tak, myśmy też się przecież zetknęli z taką sytuacją, to jak dziecko zaczyna rzeczywiście zgłaszać i przez już kolejne dni i tygodnie, że takie sytuacje się powtarzają i widzisz, że dziecku jest z tym źle. No takim ostatnim sygnałem jest już moment, kiedy dziecko mówi, że nie idę do szkoły, tak, bo tam jest źle, tak? Tak. No i na pewno w ogóle super sytuacją jest, jeżeli możesz z rodzicami tej drugiej strony porozmawiać i rzeczywiście oni są responsywni na to, co ty mówisz. No tak? Właśnie, czyli najpierw uderzyć do rodziców tej osoby, która nęka, czy najpierw uderzyć do szkoły, czy naraz? Wiesz co, no najpierw na przykład skontaktować się z wychowawcą, żeby się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja, tak? Jakby z tej strony szkolnej, no bo nasze dziecko jest w szkole ileś godzin. No tak. I wychowawca widzi te sytuacje, tak? My ich nie widzimy, znamy je z opowieści dziecka, więc żeby też jakby poznać... opinię tej osoby, która poziom reakcji ma w innym miejscu niż ty, bo się napatrzyła już na takie rzeczy, tak? Nie, no po prostu osoby, która z tymi dziećmi jest cały czas i żeby się dowiedzieć, w jaki sposób, czy pracują już właśnie nad rozwiązaniem tej sytuacji. I no i z mojego doświadczenia wynika, że najlepszy skutek się uzyskuje. Oczywiście poinformować wszystkich dorosłych, którzy są w szkole i opiekują się dziećmi. Nie tylko jedną panią? Nie, tylko po prostu wszystkie i panią wychowawczynię i osoby odpowiedzialne na świetlicy i, nie wiem, dyrektorkę tak odpowiedzialną za dane klasy, żeby, i nie wiem, psychologa, pedagoga szkolnego, żeby jakby ta współpraca, żeby wszyscy wiedzieli tak, że coś się dzieje i że żeby mogli razem pracować nad rozwiązaniem tej sytuacji. Natomiast... Ale jak poinformować? W sensie wystarczy powiedzieć, czy trzeba pismo powiedzieć, napisać? Spotkać się, porozmawiać, żeby rzeczywiście uświadomić, że dla twojego dziecka jest to problem. Mhm. Powiedzieć, jak to dziecko się czuje, jakie ma objawy, tak, związane z takim zachowaniem. No bo myślę, że w szkole tego nie widać, tak, że dziecko, myślę, rzadko w szkole jakby uzewnętrzni swoje uczucia, tak? W domu pewnie się rozpłacze, tak? I powie, że nie chce wyjść do szkoły. A w szkole myślę, że jednak, wiesz, wiele rzeczy się dzieje i że gdzieś tam zgłasza nauczycielom. Natomiast myślę, że jakoś się trzyma, nie? Bo jednak są koleżanki, inni koledzy. No najlepsze efekty to się osiąga, jak rzeczywiście rodzice drugiego dziecka chcą współpracować. Chcą współpracować, tak, że... No więc tym rodzicom też trzeba powiedzieć, tak? Tak, znaczy nie tylko powiedzieć dorosłym w szkole, ale też trzeba zgłosić się do rodziców dziecka, które w pewien sposób przekracza jakieś tam granice. No i jeżeli nie... No i jeżeli właśnie, bo może by się tak okazać, że rodzic powie, tam, on taki jest, ona taka jest, no to nic nie będę robić. Nie mam takiego doświadczenia. W takiej sytuacji myślę, że byłoby to trudne, tak, w sensie do... A czy ty myślisz tak realnie, że jeżeli taki rodzic to jednak oleje, to szkoła ma w ogóle jakieś narzędzia, żeby sobie z takim problemem poradzić? To myślę, że nie, że bardzo trudno. Znaczy może w jakiś sposób na przykład próbować rozdzielać dzieci, tak, trzymać je na odległość, natomiast... No i co wtedy? Bo to mnie ciekawi ten taki właśnie, wiesz, skrajny case. Jeżeli rodzice z tego dziecka nękającego zignorują to, szkoła jest powiadomiona, ale tak nie do końca można zrobić... coś z tym, poza właśnie próbą, nie wiem, rozdzielenia na lekcji tych dzieci, to co wtedy? No wtedy to nie wiedziałabym, co ja bym nauczył dziecko się boksować, tak wiesz. I bym powiedział, tak uderzaj, żeby bolało.
Bo w sumie, widzisz... No, ja ale mam... wiesz co, poczekaj, bo myśmy... No. Bo wiesz, no to zawsze możesz sprowokować reakcję, w sensie może oddać, nie? No, no może, no ale to też mi się wydaje, że ja mam wrażenie... Ja tam się napatrzyłem na nękanie na przykład, wiesz, w środowisku pracy trochę, nie? I zresztą sam też kiedyś miałem przygodę z takim niefajnym kolegą z pracy, który mnie nękał, nie? I ja jedynej rzeczy, której dzisiaj żałuję, to tej, że mu nie przywaliłem z pięści w nos z całej siły. Serio. I myślę sobie, bo mi się wydawało, że to nie przystoi, że nie powinno się, że to przecież w pracy, że organizacja to rozwiąże, a to są wszystko, wiesz, no to może tak się zdarzyć w lepszej organizacji, a w gorszej to się tak nie zdarzy, nie? No i... A prawda jest taka, że gdybym tak raz przywalił, to ta osoba pewnie już do mnie by nie fiknęła nigdy. Znaczy mogłoby się okazać, żebym, wiesz, jakoś tam, nie wiem, pewnie bym pracy nie stracił, ale wiesz, nie wiem, no pewnie bym jakoś... Może został ukarany przez organizację, że przekroczyłem jakąś tam fizyczną granicę, ale prawda jest taka, że efekt by został uzyskany. Ja sobie tak myślę, że i to było, wiesz, wiele lat temu. No, dzisiaj, gdybym miał sobie dać jakąś radę, to bym powiedział od razu jeden do jednego załatwiaj. W sensie załatwianie takich spraw przez pośredników według mnie kompletnie nie działa. Wręcz myślę sobie, że osoby, które mają potrzebę nękania innych, bo też tutaj jest ładnie napisane, jakie są rodzaje nękania, tak? Można fizycznie, to u dzieci to często jest, że ktoś tam kulką ciągle w ciebie rzuca, nie z tyłu i cię to wkurza. Słowny, relacyjny, cyberbullying, właśnie bullying w pracy. W pracy zazwyczaj bullying jest podszyty taką, wiesz, hierarchicznością, albo wiesz, tym, że ktoś jest od kogoś zależny w jakimś projekcie. No tak, i to jest nie? bardzo często. No ja też mam na przykład takie doświadczenie, no. No, ale... I to nie jest tak, że wiesz, nie masz nic wspólnego z tą osobą z innego działu i coś tam, tylko zazwyczaj współpracujecie razem, albo jesteście zależni od jednego menedżera, albo coś tam, że to jest takie wszystko triki. I ja myślę sobie, że wtedy jest bardzo ciężko zrobić, wiesz, przejść przez pośrednika i uzyskać odpowiedni efekt. Natomiast złapać tą osobę, która ci robi źle i powiedzieć, następnym razem masz w ryj i później, jeżeli to się zdarzy, to bach, wiesz to co, no nie sobie, wiem, może między facetami. Efekt. Trudno, wiesz, jak twoim kobieta? Na przykład twoim moberem, czy tam nękającym cię jest, nie wiem, ty jesteś kobietą 1,60 m, a to gość trzeba ma wziąć 2 m. Coś ciężkiego trzeba wziąć i mu przywalić wtedy. Jakimś dzbankiem na przykład, albo serio, nie? Ja bym sugerował tak, no. Nie, no w pracy są takie, wiesz, już bardziej przemyślane i subtelne metody nękania, typu wiesz, że o czymś cię nie poinformuję, albo ominę cię w jakimś ważnym tam mailu, wiesz. Wykorzystywanie trzeba, takiej własnej hierarchii. To wtedy trzeba prawnie. Znaczy, nie własnej, boże, hierarchii własnej no, tak. pozycji tak. W firmie, żeby właśnie komuś utrudnić życie skutecznie. Ale to wtedy trzeba, myślę sobie, że właśnie jakimiś iść drogami prawnymi. Natomiast jeżeli jest taki bullying typu, że ktoś na ciebie krzyczy, no, albo wiesz, to albo cię włazi do pokoju i nie chce wyjść, czy coś tam, to no myślę, to że można go zdzielić z dzbanka, no i będzie okej. Okay. Jeżeli się nie zgadzacie z moimi metodami, to poproszę o komentarz. No, więc, bo cyberbullying to w ogóle ja mam wrażenie, że to jest, na to jest bardzo jedna łatwa odpowiedź, tak? To znaczy nie używać social mediów i nie ma cyberbullyingu wtedy. Ha! Rozumiesz, nie? Bo jak wszyscy siedzą na fejsie, czy na Insta, no tak, czy gdzieś tam... No ale jak ktoś powie twojemu dziecku, słuchaj, że krąży jakaś fotka twoja zrobiona. No jeżeli mojego dziecka nie ma w internecie, to niech se krąży. No w sensie, wiesz, no ktoś mógł zrobić dziecku zdjęcie. No fajnie, tak? No w sensie ja dzisiaj i tobie też mogę. Coś dorobić, coś, wiesz, nie? W tych różnych ale dzisiaj widziałaś te deepfake'i, gdzie tam Barack Obama... Widziałam. Co nie? No tak. I co ty na to? Wiesz, to nie trzeba mieć $1000, żeby no to trzeba, zrobić. No nie trzeba, no. To kupujesz software za $700 i robisz, nie? No. W takim środowisku zasadniczo ważniejsze jest to, czy ty jak gdyby będziesz uczestniczyła, wiesz, czy będziesz na tym ryneczku, na którym, wiesz, inni są i obgadują się wzajemnie, czy nie będziesz, jeżeli cię nie ma. Mhm. No to cię nie ma, no w sensie, no co, no nikt ci nie wrzuci, wiesz, na twoją stronę osobistą, internetową twojego zdjęcia zrobionego gdzieś tam z ukrycia, załóżmy, nie? A poza tym, jeżeli nawet, a jeżeli by ktoś się posunął do tego, żeby to opublikować i to byłoby ewidentnie w jakiś tam sposób ciebie, wiesz, szkalujące, no to już znowu masz kroki prawne, mm-hmm. które możesz podjąć i tu oczywiście w Polsce się będzie czekało latami, ale w końcu się dojedzie do momentu, w którym ta sprawiedliwość zostanie wymierzona. Natomiast w takich sytuacjach, że ktoś na mnie napisał coś tam i coś tam za moimi plecami, no to wystarczy nie być generalnie na tych platformach i właściwie 90% problemu znika od razu.
Ja myślę sobie, że właśnie odnośnie cyberbullyingu, to jest dosyć dobra rada. Oczywiście ona jest trudna do zrobienia, jeżeli już posiadacie dzieci uzależnione od social mediów, to trzeba najpierw popracować nad uzależnieniem od social mediów, a dopiero potem nad cyberbullyingiem. Natomiast właśnie w pracy, to już powiedziałem, zdzielić z dzbanka, a... Nie wiesz, co jeszcze w szkole? A w szkole to może być tak? Takiej reakcji rozmowy z rodzicami właśnie tej drugiej strony. Ja uważam za najbardziej skuteczne po prostu. I powiadomienie właśnie dorosłych i zgłaszanie każdej sytuacji właśnie, która ma miejsce, to jest też właśnie wzmacnianie własnego dziecka i rozmawianie o tym i próbowanie różnych rozwiązania tej sytuacji na różne sposoby, bo nie wiem, może zadziałać, akurat w naszym przypadku nie działało jakieś ignorowanie. Ale postawienie się i zagrożenie to już znaczy zadziałało. Powiedzenie, wiesz co, zaczęło działać i to też właśnie mam na przykład informacje też ze szkoły, że zaczęły działać takie, wiesz, sposoby, nie chcę, żebyś to robił, nie rób tego, tak? Czyli takie jasne powiedzenie wprost w twarz, spokojnie, postawienie granicy. Ale ja uczyłem boksować też. Tak, nie? Ale to nie działało. No, to były lepsze i gorsze momenty, powiedzmy, tak? No. Natomiast rzeczywiście właśnie... tak, i jeszcze takie znalezienie sobie grupy wsparcia, czyli w innych osobach, w kolegach, w koleżankach, tak, które tego nie robią i tego nie pochwalają, takiego tak zachowania. Czyli otoczenie się ludźmi, którzy uważają, że jesteśmy w porządku, fajni, chcą nam pomóc. Tak, i chcą nam pomóc. Także to pomaga, zawiązywanie takich sojuszy. No. Że to też jest właśnie bardzo ważne. No, a ty powiedziałeś, że ty miałeś jakieś tam doświadczenia też bullyingu w pracy. Jak rozwiązałaś ten swoje? Bo ja mówię, żałuję, że nie dałem w ryj temu człowiekowi, natomiast ty jak to zrobiłaś? Żałujesz czegoś? Czy rozwiązałaś problem? Czy wiesz co, sam się rozwiązał? To, czego żałuję, to jest taka zbyt emocjonalna reakcja i takie przejmowanie się rzeczywiście zbyt, nie, tą sytuacją. No właśnie, bo ja też zauważyłem, to w moim przypadku też tak było, że mi się wydawało, że to jest bardzo ważne, to co się dzieje. Tak. A prawda jest taka, że to w ogóle nie było ważne. I ta osoba w dużej mierze, która jak w jakiś tam sposób próbowała mnie zastraszać, w ogóle takiej mocy, żeby to zastraszanie w życie wdrożyć. Wiesz co, bo my w takiej sytuacji wpadamy w jakiś taki, nie wiem, w jakąś taką otchłań, że nam się wydaje, że to po prostu jest... To już jest... koniec, nic się nie zmieni. Tak, a jak spojrzysz na to z perspektywy, co oczywiście jest trudne w takiej sytuacji, to wtedy okazuje się, że tak naprawdę ta osoba nie ma nad tobą takiej mocy. No. Znaczy ja to zgłaszałam po prostu gdzieś wyżej do przełożonych. I olewka. Wiesz co, były takie próby, jak zaprowadzenia porządku, natomiast one za bardzo nie działały, że zawsze gdzieś tam, wiesz, się znalazła jakaś możliwość złośliwości albo właśnie jakiegoś utrudnienia pracy. Także myślę, że w środowisku pracy bardzo, bardzo jest to trudne do rozwiązania. Mimo, że oczywiście są te wszystkie tam jakieś tam karty, jak to rozwiązywać i tak dalej. Myślę, że firmy, które mają takie karty, to mają z tym największy problem, nie? Natomiast to jest, myślę, dla pracownika takie udowodnienie w ogóle nękania w pracy jest bardzo trudne. Jest to bardzo długa droga i myślę, że ona najczęściej kończy się odejściem z pracy bądź zwolnieniem z pracy. Po prostu jest to problem, A nie masz wrażenia, że właśnie wiesz, że jeżeli już trzeba wchodzić na jakąś taką oficjalną ścieżkę i tak dalej, to znaczy, że organizacja przegrała, to znaczy, że w tych dobrych organizacjach, w których wiesz, To interesuje, byleby tam się biznes zgadzał na koniec miesiąca, wiesz. No tak, ale jest przychód był. Są dowody na to, że wiesz, że dzisiaj na przykład jest trudno znaleźć pracowników do pewnego typu biznesów versus do innego typu jest łatwiej, także coraz bardziej to się ta wiedza na temat tego, jakie firmy są fajne, jakie nie są, się demokratyzuje i myślę, że to będzie tylko w tą stronę zmierzało. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że są miejsca, w których takie problemy nie są zamiatane pod dywan. Mhm. Są miejsca, w których wiesz, jak gdyby zarząd, menedżerowie coś tam zwracają uwagę na to, żeby tak się nie działo. Mhm, jest to dla nich ważne. Takie mają, wiesz, no asshole rule. Mhm. Nie? I jeżeli ktoś jest asshole, to wyleci prędzej czy później, bo oni mają tą zasadę. No i teraz...
cały patent polega na tym, żeby może po prostu, wiesz, no, wybierać takie miejsca, w których jest ten no asshole rule, a z drugiej strony, jeżeli już jesteście w gorszej organizacji, w której to się zdarza, no to właśnie bezpośrednio to załatwiać, nie przez pośredników, tylko idąc właśnie mówiąc, nie rób tak, nie mów do mnie w ten sposób, nie zachowuj się w ten sposób, a no nie, może ten dzbanek, o którym ja mówiłem, też rozważyć. Nie nawołuj do przemocy. Nie nawołuję do przemocy, mówię, że tylko to też jest jedna z opcji. Tak. Natomiast w szkole, no to porozmawiać właśnie z rodzicem, porozmawiać ze wszystkimi osobami, które tam dorosłymi, które się dziećmi opiekują. No i co dalej? I z własnym dzieckiem. No tak? I z własnym dzieckiem właśnie powiedzieć mu, że jak trzeba, to przywal tak, żeby bolało. No i co? I później to się zmieni. Ile czasu to jest okej, żeby taki problem był rozwiązywany, a ile czasu to już jest przegięcie? O, to może znaczy, myślę... wiesz, no dla rodzica i dla dziecka to każdy, wiesz, dzień jest jednym dniem za długo oczywiście. No, no więc właśnie. Tutaj trudno jest mi ci powiedzieć o jakiejś długości, no tak? To na pewno jest problem, który nie zniknie w tydzień ani w dwa tygodnie, tylko pewnie potrwa to kilka miesięcy, jeżeli będzie chęć jakaś w ogóle współpracy tak z tej drugiej strony, tak myślę, no. W sensie, a jeżeli drugiej, nie będzie, znaczy, no, ze strony tak. Rodzica, osoby nękającej. Tak, bo to wiesz, to też nie jest, myślę, łatwe sobie jakby przyjąć taką uwagę, tak, o swoim dziecku, bo no to nie tylko, wiesz, jakieś, nie wiem, złe dzieci, tak, robią takie rzeczy. Może się zdarzyć, że twoje dobre dziecko się nagle okaże, że gdzieś tam, wiesz, podłączyło się do jakiejś grupki albo, nie wiem. Moim zdaniem nie ma złych dzieci. No nie? Właśnie, to jest tak, chodzi, że wiesz, tak jak no. Nie ma złych rodziców po prostu. No niektórzy tak. Popełniają jakieś błędy, które skutkują tym, że dziecko będzie się w ten sposób zachowywało i wtedy trzeba mieć do siebie dystans, tak? No bo przychodzi ktoś do ciebie i mówi, że gdzieś jest jakaś, wiesz, nawet to nie musi być błąd, gdzieś jest jakaś przyczyna, tak? Że na przykład, tak. Nie wiem, dziecko w niewłaściwy sposób próbuje zwrócić na siebie uwagę, czy w niewłaściwy sposób, znaczy niewłaściwy, po prostu raniący drugie dziecko chce zwrócić na siebie uwagę, czy chce się bawić z tym dzieckiem. No i jest to robione jest właśnie to w taki, wiesz, robione, no jest to opresyjnie robione, tak, no. Kiedyś się mówiło, wiesz, takie na przykład takie kocie zaloty, wiesz, tam w starszych klasach. Niektóre zasadniczo, no dzisiaj już wiemy, że są po prostu są jakąś nękaniem. Przemocą i nękaniem, tak? No właśnie. Dlaczego dzieci nękają? Żeby zdobyć uwagę, czuć no się tak. Ważnym i czuć władzę, zazdrości, żeby uciec od swoich problemów. A powiedz mi, co byś powiedziała na temat tego, bo niektóre szkoły prywatne się tak, wiesz, pozycjonują, że mówią, u nas nie ma nękania. Czy to prawda, że jak się zapłaci, to wtedy nie ma nękania? Ja myślę, że to jest, że to wszędzie się może zdarzyć, że to nie ma w najdroższej znaczenia. Brytyjskiej nie. Szkole tak, również. Tak myślę, no wiesz co, nie mam znajomych, którzy by mi powiedzieli z najdroższej brytyjskiej szkoły. Ja mam i w najdroższych brytyjskich szkołach również to się dzieje, wyobraź sobie. No wiesz? To widzisz, to tak teraz pocieszyłeś rodziców takich jak my, którzy posyłają dzieci do publicznej szkoły. Tak, to jest uniwersalny problem i... Niezależne od tego, gdzie... Nie wiem, no być może jeżeli, wiesz, no tam taka brytyjska, czy jakaś, nie wiem, szkoła amerykańska, czy kanadyjska, to jednak to są duże szkoły, więc tam jest dużo dzieci, nie? Tak w Warszawie. Więc jakby też pewnie rozwiązywanie takich problemów trochę dłużej trwa. Być może w jakiejś małej szkole, gdzie tych dzieci jest, wiesz, nie wiem, nie... 1000 czy tam, nie tylko wiem, 300, nie? Co też jest, powiedzmy, mniejszą szkołą, ale nie masz 40, no, tak? Jakąś małą, prywatną szkołę. Może jest po prostu łatwiej, bo szybciej można, nie, ta machina gdzieś tak, tam no. Reakcji szybciej zadziała. To prawda, że mniejsza grupa zazwyczaj powoduje, że mniej rzeczy można ukryć, nie? Na długo. No... No dobra, no to co? Jak natomiast sobie... właśnie zawsze jest jakiś za tym... Za tym czymś coś się kryje, tak jak tak też mi się wydaje, jakaś potrzeba tego dziecka, które tak. Tak, nęka. No i najlepiej to jest w ogóle. Jest właśnie znaleźć to, i jakbym rozwiązać. No. No nam się tak udało gdzieś tam. Znaczy nam się. Na razie udało. Się nam udało. Się na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie nam, dzieciom się udało porozumieć. Dogadały się dzieci, no. Ale trzeba było przy tym troszkę pochodzić. Tak, i popracować. Samo się nie zrobiło. Samo się nie zrobiło, tak. I pewnie by trwało, gdyby nie było reakcji dorosłych. Tak, tak, tak. Opiekujących się dziećmi. No. No tu całe szczęście dało się dogadać z rodzicami, nie? To tak. Też jest spoko, bo wtedy o wiele więcej osób przy tym pracuje i szybciej się osiąga efekty.
wspierać dziecko, żeby nie było w izolacji. Właśnie tak, ja myślę tak. sobie, że to jest bardzo ważne. Wiesz co, bo bardzo często ofiarami właśnie takiego nękania są dzieci, które w jakiś sposób się wyróżniają. Tak. Albo się inaczej ubierają, albo oczywiście inaczej wyglądają. Albo się mają... zachowują w sposób tak, oryginalny. Tak, zachowują się w sposób oryginalny, który ściąga uwagę innych na te dzieci. Tak. No i właśnie wtedy one się łatwiej stają się obiektem ataków i no po prostu nie można doprowadzać do izolacji takiego dziecka. Właśnie ważne jest, żeby też dorośli byli wyczuleni na to, żeby to dziecko miało osoby, które, z którymi się może bawić, które, że wie, że te, że ma koleżanki, kolegów, które też... Że to jest taka bezpieczna grupa, nie? Że to jest taka bezpieczna grupa, tak. Czyli to nie można doprowadzić, myślę, do takiej sytuacji, że do takiej osoby, która nęka, wiesz, dołączy cała grupa gdzieś tam, no bo po prostu tak jest, wiesz... nie wiem, łatwiej, albo na przykład dzieci nie pomyślą, że można obśmiewać właśnie mhm. takie dziecko i że wiesz, że to jest jakaś forma zabawy dla nich i która się może, która się kończy właśnie bardzo źle dla takiego dziecka będącego ofiarą nękania. W związku z tym niedopuszczanie właśnie do takich sytuacji, wzmacnianie dziecka. A gdy jesteś rodzicem dziecka, które nęka, to co? Co byś poradziła? Powiedziałabyś, żeby właśnie... nie odrzucać sygnałów, jeżeli ktoś ci mówi, że jest problem? Znaczy nie odrzucać sygnałów, rzeczywiście porozmawiać ze swoim dzieckiem, przyjrzeć się, jakie zachowania mogą być i dlaczego mogą być odbierane właśnie w taki sposób. A jeżeli wiesz, przyczyną jest to, że samotna matka wychowuje trójkę dzieci i pracuje na dwa etaty i po prostu może być problem z, wiesz, z czasem, który się poświęca tym dzieciom albo z jakąś tam uwagą. Co wtedy? No wiesz co, no myślę, że znajdzie taka osoba czas na to, dlatego że no bycie takim dzieckiem, które nęka i jakby brak reakcji... To w sumie to też nie jest coś dobrego, nie? To nie jest coś dobrego dla tego dziecka, tak? To nie jest tylko tak, że to jest złe dla ofiary nękania, tylko też dla dziecka, które nęka, bo to w przyszłości po prostu będzie miało też konsekwencje. Konsekwencje negatywne, tak? Na przykład w postaci tego, że to dziecko nie nauczy się innych metod współpracy, czy na tam przykład, zwracania na siebie tak. uwagi, w związku z tym będzie samotne dalej, miało trudniejsze tak? życie. Po prostu na przykład. Dokładnie. Że ludzie się będą od niego odwracać. No dobra. Więc to powiem tak, że to nie... To jest jakby problem nie tylko rodziców takiego dziecka, które jest nękane, ale też no, rodziców tego dziecka, które nęka, no tak. bo to też ma właśnie konsekwencje. O, zaplątałam się kompletnie. Nie, fajnie, fajnie. W kółko się. Świetną konkluzję dla tego odcinka podcastu zrobiłaś. Także jeżeli macie jakieś inne tipy odnośnie tego, jak sobie radzić z nękaniem i w jaki sposób wspierać dziecko albo w sytuacji pracowej też, to poprosimy o komentarze. No i do następnego odcinka. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes.